Profesor Marek Migalski, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam panią i witam naszych słuchaczy, widzów, czytelników. Panie profesorze, było już wielu, którzy wieszczyli początek końca Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że te scenariusze się nie sprawdzały. Pytanie, czy teraz, pana zdaniem, to jest moment, kiedy zdrapuje społeczeństwo już powoli teflon z Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak to jeszcze nie jest ten moment? Ma pani rację, że wiele w ciągu ostatnich właśnie 7 lat, to już wielu wieszczyło koniec PiSu. Natomiast ja ostatnio napisałem na Twitterze, że akurat w momencie, w którym rzeczywiście ten teflon przestaje być trwały, to wielu nie wierzy w to, że tutaj zaszła pewna zmiana. Oczywiście jak pani używa takiego kwantyfikatora, że społeczeństwo, to oczywiście pani wie i nasi widzowie wiedzą, że to nie chodzi o to, że nagle całe społeczeństwo odwróci się od PiSu. Natomiast trend jest dosyć jasny, on jest powolny, ale dosyć systematyczna, czy pewna część wyborców PiSu traci wiarę w sprawczość swojego ugrupowania i szuka jakiejś alternatywy. Więc tak, to oczywiście nie jest koniec PiSu, dlatego że nie sądzę, żeby w jakichkolwiek wyborach, choćby cokolwiek się stało, PiS otrzymało mniej niż 30% głosów. Natomiast to jest to rozstrzygnięcie kilku procent, które mogą rzeczywiście szukać jakiejś alternatywy. No właśnie, teraz pytanie, co tą alternatywą może być? Czy pana zdaniem zaczyna się pojawiać coś na polskiej scenie politycznej, co realną alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości będzie? Czy po prostu będziemy mieli coraz większe grono i coraz bardziej powiększające się grono ludzi, którzy po prostu na wybory nie pójdą? Jeśli pani pyta o to, czy pojawi się jakiś nowy podmiot polityczny, który stałby się taką alternatywą dla tych rozczarowanych wyborców PiSu, to ja nie sądzę, żeby tak było, żeby tutaj, chociaż oczywiście niczego nie można przesądzić, ale nie sądzę. Natomiast myślę, że wyborcy PiSu mają w sumie 3 możliwości de facto. Znaczy, po pierwsze, to jest absencja, o której pani wspomniała, i na to chyba liczy opozycja. Znaczy na to, że nie tyle, że ona stanie się nagle bardzo atrakcyjna dla rozczarowanych wyborców PiSu. Ciągle mówimy, pamiętajmy, o 5-6% wyborców PiSu, może 10% wyborców, czyli 3 punktach procentowych. Więc oni mogą po prostu wybrać absencję i w dniu wyborów zostać w domu. Druga alternatywa to jest Konfederacja i tego bardzo obawia się PiS. I wiele z tego, co robi PiS, można tłumaczyć właśnie tym strachem przed utratą wyborców na rzecz Konfederacji. Tutaj mam na myśli przede wszystkim antyeuropejski kurs, ale też to dopieszczanie antyszczepionkowców. I trzecią alternatywą jest Hołownia, który jest też taką miękką alternatywą dla PiSu, bo jest jednocześnie pewną alternatywą dla Platformy, co dla tych wyborców, rozczarowanych wyborców PiSu, może dawać pewną gwarancję, że ich głos nie zostanie jak gdyby przejęty przez tego, kogo oni nie lubią najbardziej, czyli Donalda Tuska. Mamy taki bardzo ciekawy sondaż przeprowadzony przez Ibris. Ibris zapytał bowiem Polaków, czy wejście w życie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, rzecz jasna, sprawiło, że oni zmienili właśnie preferencje wyborcze. No i mamy taką sytuację. Zdecydowanie zgadza się z takim stwierdzeniem, czyli zmieniło te preferencje. Tylko nieco ponad 10% ankietowanych zgadza się z tym absolutnie 8%. Czyli mamy 18% osób, które stwierdziły, że no w jakiś sposób to te preferencje wyborcze zmieniły. Ale mamy aż 1/4 wyborców właśnie PiSu, którzy zadeklarowali, że rządowy program zmian podatkowych zmienił ich preferencje polityczne. To jest dużo czy niedużo? To ja się odniosę do tego drugiego, dlatego że te pierwsze dane są niejasne, bo to nie wiadomo, czy oni są na tak, czy na nie. Natomiast ta dana, o której pani mówi, że duży procent wyborców PiSu... No 1/4. Tak, uważa, że ta sytuacja zmienia ich preferencje. Znaczy, no, rozumiem, że nie jest zmienia na to, że jeszcze bardziej będą kochać PiS, tylko że będą szukać jakiejś alternatywy dla PiSu. No to jest dużo. To jeśli mamy tak, że dzisiaj powiedzmy te PiS to jest te 35% wyborców, no to 25% z tych 33, to jest naprawdę absolutnie znaczące. Więc w tym znaczeniu można by powiedzieć, że to, co miało być Wunderwaffe tej ekipy, czyli takim jak gdyby turning point, takim momentem przełomowym, czy game changerem, przepraszam, już nie będę używał tego typu sformułowań, czyli Nowy Ład, okazało się, że rzeczywiście spełniło tę rolę, tylko że odwrotną od oczekiwanych. To znaczy, że nie przekonało tych, którzy do PiSu byli nieprzekonani, tylko rozczarowało wyborców PiSu. To byłaby, gdyby się okazało, że wśród innych wyborców niż PiSowskich te zmiany nie zaszły takie, że oni nagle pokochali partię rządzącą, no to byłoby rzeczywiście, to by się okazało, że PiS wbiło gwóźdź do własnej trumny i to jeszcze przebijając sobie głowę.
No właśnie, tym bardziej, że to miał być taki kamień milowy, który miał pozwolić złapać oddech Prawo i Sprawiedliwości. Staje się odwrotnie, ale przez cały czas przedstawiciele partii rządzącej twierdzą, że po tych zmianach i no takim naprawieniu pewnych błędów, które się w kontekście Polskiego Ładu pojawiły, będzie już tylko dobrze i wszyscy zyskają. Ktoś w to jeszcze uwierzy, pana zdaniem? Na przykład ja w to wierzę. Ja w to wierzę, bo to tak się może stać. Ja nie jestem przekonany, że tak się stanie, natomiast to się może stać, dlatego że my jesteśmy zasypywani informacjami o tym, że ktoś dostał mniej, ktoś jest rozczarowany, ktoś musi zamknąć firmę, ale ci, którzy dostali więcej, jakoś z tym nie biegną do mediów. Więc my możemy żyć w takiej bańce medialnej, w której wszyscy narzekają. Natomiast za kilka miesięcy, a tak naprawdę jak mówią specjaliści, dopiero za rok przy rozliczeniu, może się okazać, że naprawdę duża część wyborców zyskała na tym. Mam tutaj na myśli przede wszystkim emerytów i rencistów. Oni, jak państwo wiecie, w wyniku, to już wiemy, w wyniku spisu powszechnego, gwałtownie ta liczba, ta grupa się zwiększyła, więc oni są łakomym wyborczym kąskiem i może się okazać, że ci wyborcy, czyli emeryci, renciści, na przykład docenią to, co przyniósł Nowy Ład. Mogę powiedzieć, oczywiście może być tak jak w przypadku mojej mamy, mam prawo do ogłoszenia tego, bo mama mnie do tego upoważniła. Ona dostała więcej, ale oczywiście nie zmieni swoich poglądów. Natomiast może być tak, że część wyborców właśnie broniąc tych nowych wpływów pójdzie na wybory i będzie bronić PiS-u, bo i myślę, że o to się też rozegra walka polityczna. To znaczy, że PiS będzie przekonywało, że dojście opozycji do władzy może pozbawić ludzi tych profitów no, społecznych, czy konkretnie już finansowych. I jeśli opozycji nie uda się zdekonstruowanie tej narracji, to ta strategia PiS-u może okazać się skuteczna. A nie ma pan takiego poczucia, że jednak polscy emeryci będą sobie zdawać, może nie wszyscy, ale duża część, sprawę z tego, że nawet jeżeli coś zyskali na Polskim Ładzie, to i tak jest to zjadane przez inflację i ceny? Jak pani wie, ja się zajmuję neuronaukami i to jest tak, że nasz umysł, no ludzie powstali jakieś 2 miliony lat temu jako rodzaj, jako homo sapiens sapiens, czyli gatunek, którego i pani, i ja, i wszyscy na świecie jesteśmy przedstawicielami, z jakieś 200 tysięcy lat. A matematykę wymyślono, no powiedzmy, 5 tysięcy lat temu. Ludzie naprawdę mają problemy z odróżnieniem miliarda od miliona. I mają problem, jak pani powiedziała, o inflacji, o 5%, ja mówię o 5%, na przykład i 5 punktach procentowych. Ludzie naprawdę nie wiedzą, co to jest. I do nich bardziej przemawia to, że mają na swoim koncie o 300 zł więcej, niż być może obliczona przez matematyków i ekonomistów informacja, że w tym samym czasie inflacja zjadła im 500 złotych. To jest bardzo poważny problem dla polityki, dlatego że ludzie nie muszą tego wiedzieć i ludzie po prostu nie zmienią swoich mózgów, dlatego że nasz mózg, pani redaktor, mój i wszystkich innych, którzy nas dzisiaj oglądają, w dalszym ciągu hasa na afrykańskiej sawannie i nie wie, co to jest sinus, kosinus i inflacja. No ale jednak czują, że za te zakupy płacą więcej. No jakby nie było, nawet nie mając świadomości, czym jest sinus i kosinus. I to jest pytanie o odczucia. I to bardzo dobrze pani to powiedziała. I to chodzi o odczucia. Czyli nie chodzi o to, jak naprawdę jest, czy w wyniku tego skomplikowanego obliczenia oni okaże się, że uzyskali 84 zł więcej albo 87 zł mniej, tylko co poczują. A to, co poczują, to jest najbardziej pesymistyczne z tego, co na razie mówimy, może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tu już jest pole dla popisu, dla spin doktorów i specjalistów od marketingu, zarówno opozycji, jak i strony rządowej. Oni muszą przekonać wyborców do tego, że czują się lepiej bądź czują się gorzej. A jak powtarzam, pesymistycznym wnioskiem jest to, że nie zawsze to ma coś wspólnego z rzeczywistością. Dobrze, że nam jeszcze trochę czasu zostało, bo teraz bardzo ciekawy temat, czyli układanki w obozie władzy tak naprawdę i chyba coraz większe i coraz głębsze konflikty. Mamy 3 stanowiska w obozie władzy, chociażby dotyczące kwestii rozwiązania problemu Izby Dyscyplinarnej. Mamy inicjatywę prezydenta, mamy inicjatywę natychmiast Prawa i Sprawiedliwości, no i konsekwentne stanowisko Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Co tam się dzieje, pana zdaniem, pod tym dywanem obozu władzy? Nie wiem, co się dzieje i dlatego między innymi, że uważam, że to, co się dzieje, wiedzą lepiej takie osoby jak pani, czyli dziennikarze osadzeni w Warszawie. Ja się tym nie interesuję i specjalnie się tym nie interesuję, dlatego że po prostu szkoda mi na to czasu. Natomiast, że dzieje się źle, to wiem i to widać. Znaczy, tego typu napięcia były niewyobrażalne, powiedzmy, 4 lata temu.
natomiast dzisiaj są codziennością, nawet nie oczywistością, tylko codziennością tego obozu władzy, co jakby pozwala nam stwierdzić, że mieliśmy rację na początku naszej rozmowy, że PiS ma kłopoty. Nie, że to jest koniec PiSu, ale że obóz Zjednoczonej Prawicy już nie jest zjednoczony i że tam zaczyna się taka gra na siebie. Andrzej Duda gra na siebie, ponieważ po 2025 roku on przecież będzie miał 53 lata i będzie chciał prawdopodobnie zarabiać pieniądze, duże pieniądze, a to zagwarantują mu tylko Amerykanie, no albo Rosjanie, prawda? To też jest ciekawe. I będzie chciał odgrywać jakąś rolę w polityce być może międzynarodowej. Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tutaj w kontekście prezydenta o Solidarnej Polsce jeszcze za chwilę zdążymy porozmawiać. Czy pan uważa, czy pan jest w tej grupie, która twierdzi, że Andrzej Duda rzeczywiście na stałe zmienia już swoją retorykę, swoją taktykę, swoją politykę i będzie próbował jednak się odcinać trochę od swojego obozu politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, coraz więcej Jarosław Kaczyński będzie miał z nim kłopotów, czy to jest tylko jakaś chwilowa sytuacja, którą właściwie nie wiadomo czym tłumaczyć? Myślę, że to jest trwały trend i nie dlatego, że nagle Andrzej Duda stał się odważny i samodzielny, tylko że on, nawet on dostrzegł to, o czym mówimy, czyli słabnięcie Jarosława Kaczyńskiego i pewien rozkład i degenerację obozu władzy. Powiedziałbym dosyć brutalnie, znaczy, że jeśli nawet Andrzej Duda zdobywa się na niezależność i samorządność, to znaczy, że ten obóz trzeszczy w szwach. On oczywiście, jeszcze raz podkreślę, gra na siebie. To nie jest wynik jego odwagi, tylko raczej tchórzostwa, bo on się na przykład może też bać rozliczeń po upadku rządu, on może się bać impeachmentu, Trybunału Stanu, więc on się jak gdyby psychicznie nie zmienił, natomiast on zobaczył, że sytuacja się zmieniła. Tak bym określił to, o co pani by zapytała. To jeszcze Solidarna Polska, bo przerwałam panu, a to jest także ciekawy gracz w tym momencie niezwykle. Myślę, że Zbigniew Ziobro już zrozumiał, że w następnych wyborach nie będzie czegoś takiego jak Zjednoczona Prawica i że trzeba grać na siebie. Czyli że Jarosław Kaczyński pójdzie samodzielnie, zwłaszcza gdyby miał perspektywę przegranych wyborów. Stawiam taką oto hipotezę, że jeśli Jarosław Kaczyński będzie miał choć złudzenie, że może wygrać, to rzeczywiście być może stworzy jakiś wielki obóz. Ale jeśli będzie czuł, że przegra, to ze swojej listy partyjnej zrobi arkę, na której przewiezie tylko tych najbardziej wiernych, natomiast porzuci Solidarną Polskę. I Solidarna Polska od dłuższego czasu przygotowuje się na ten scenariusz, zaostrzając politykę antyeuropejską i tym samym szukając jakichś mostów albo z Konfederacją, albo z częścią narodowców. Więc to tylko pokazuje, że te konflikty będą się nasilać. To teraz kolejny kamyczek do ogródka tego kryzysu powolnego Prawa i Sprawiedliwości, czyli sprawa Pegasusa. Wiemy, że jest porozumienie Pawła Kukiza z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi w sprawie wniosku o komisję śledczą. Pan raczej z pobłażaniem patrzył na ekscytujących się tym faktem przedstawicieli chociażby Platformy Obywatelskiej. Czy uważa pan, że rzeczywiście z tej sytuacji może wyniknąć coś, co dla PiSu będzie może nie zabójcze, ale niezwykle kłopotliwe? I czy ufa pan Kukizowi w tym sensie, że on nie jest tutaj jakąś marionetką Jarosława Kaczyńskiego kontrolowaną w kwestii tej komisji, czy rzeczywiście tutaj Kukiz postanowił też ratować poniekąd swoją twarz? Jak pani się pyta, czy z pobłażaniem, to oczywiście pani podrzuca taką piłeczkę. Ja bym wtedy wyszedł na takiego poważnego profesora, który by powiedział, tak, z pobłażaniem na to patrzę. A nie, patrzę z ekscytacją, ponieważ jestem politologiem, więc mnie to raczej interesuje. Gdyby mnie nie interesowało, to bym się tym nie interesował, prawda? Przepraszam, że to tak zabrzmiało, ale żeby tutaj logika była. Więc to oczywiście ma swoje znaczenie, dlatego że jeśli się uda opozycji zdobyć większość w tej komisji przy udziale Kukiza, do tego, to jest to drugie pytanie, do którego się zaraz odniosę, no to może być problem dla obozu rządowego, bo może się okazać, że wyjdą takie rzeczy, które zaczną ekscytować wyborców, bo proszę mi pozwolić być brutalnym, wyborców kompletnie tak naprawdę nie obchodzi to, czy był posługiwany mecenas Giertych, czy senator Brejza, naprawdę. Znaczy, po prostu tych, których to oburza, to już oburzało i już byli po stronie opozycji, natomiast tych, którzy są po stronie rządu, no to oni nawet powiedzieli, że to bardzo dobrze, że ci ludzie zostali podsłuchiwani, bo są niebezpieczni dla kraju. Odtwarzam tutaj myślenie tych wyborców. Natomiast jeśli ta komisja pokazałaby, że na przykład tysiące ludzi było podsłuchiwanych, że mogło być podsłuchiwane, na przykład jak umawiałem się na randkę z kochanką, albo jak omawiałem ze swoim kumplem to, jak oszukać fiskus na 300 zł, to wtedy może być problematyczne dla obozu władzy. I drugie pytanie, o które pani powiedziała, czy ja ufam Kukizowi, to jest oczywiście mniej istotne, natomiast to jest
jest kwestia tego, że pani właśnie w jakimś sensie odpowiedziała, on też gra na siebie. Mhm. On rozumie, że to jest być może ostatnia szansa dla niego jakiegokolwiek zaistnienia politycznego i później sprzedania się, przepraszam znowu za brutalny język, jakiemuś podmiotowi na scenie politycznej, bo w samodzielność Kukiz 15 czy Kukiz 23 ja nie wierzę. Natomiast on wtedy może chodzić z tym swoim przewodniczeniem po różnych partiach i sprzedawać swoje poparcie. Chociaż ja uważam, że on się na tym potknie. Znaczy prowadzenie, jak sobie popatrzę na Bosackiego w senackiej komisji, to widać, ile to wymaga umiejętności takiej ogłady, ale też wiedzy prawniczej. Ja myślę, że po prostu Kukiz się po 4 posiedzeniach komisji potknie, rozpłacze i będzie prosił o pomoc. I wtedy jest zresztą ciekawa psychologiczna gra. Znaczy, kto mu tę rękę do niego wyciągnie? Czy pisowcy, czy opozycja? Czy ale on się kompletnie nie nadaje na przewodniczącego. Mm-hmm. Czy ktokolwiek, tak. On się kompletnie nie nadaje na przewodniczącego. On nie ma kompetencji, wiedzy, charakteru, umiejętności do tego, ale no, próbuje grać na siebie, no to niech zagra, niech zatańczy. Pytanie w ogóle, czy będzie okazja, żeby się o tym przekonać, bo ja absolutnie wyobrażam sobie scenariusz, w którym Elżbieta Witek w ogóle nie poddaje pod głosowanie kwestii wniosku o komisję śledczą. No to ja uważam, że bardziej niebezpieczny dla opozycji jest inny scenariusz, bo jeśli tak by się stało, no to w jakimś sensie jest musik Kukiza o to, żeby wypowiedział posłuszeństwo Kaczyńskiemu i na przykład opozycja wtedy zgłasza wniosek o przerwę na 3 miesiące w obradach. Więc w ten sposób można sparaliżować pracę Sejmu. Natomiast bardziej niebezpieczne byłoby to, gdyby rzeczywiście marszałek Witek dopuściła do tego głosowania, a w tym czasie kilku dworczyków zadbało o to, żeby paru Mejzów no, jakby znalazło jednak w sobie siłę moralną do tego, żeby zagłosować przeciwko powołaniu tej komisji. I to jest, myślę, dla opozycji bardziej niebezpieczny scenariusz. To jeszcze chwil kilka poświęćmy opozycji i tego, co się na opozycji dzieje, o kondycji opozycji, no bo mieliśmy mieć wielkie zjednoczenie, powrót Donalda Tuska w wielkiej glorii i chwale. Okazało się, że Tusk chyba sam już porzucił marzenia o jednej liście. Teraz zdaje się być architektem no, takiej koalicji chętnych, a nie z przymusu. Nazywa Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie rządzących, idiotami w kontekście braku funduszy unijnych. Mamy Szymona Hołownię, który organizuje jakąś debatę opozycyjną 21 marca. Przy okazji jakąś zabawę piaskownicą i okładanie się łopatkami po głowach, bo są wzajemne pretensje co do kwestii organizacji, wysyłania listów, zaproszeń, składu i tak dalej. Czy w dalszym ciągu jest tak, jak to od lat bywało, że siłą PiS-u w dalszym ciągu jest słabość opozycji, pana zdaniem? Ja się nie przyłączam do tego chóru. Oczywiście dosyć łatwo jest krytykować opozycję, dosyć łatwo zresztą też ją bezkrytycznie chwalić, ale ja uważam, że sytuacja jest taka, jaka jest. Znaczy, nie można wymagać od liderów tych partii opozycyjnych, żeby wyrzekli się swoich ambicji, swojej samodzielności, chęci zagrania na siebie. Do wyborów w konstytucyjnym terminie jest no, kilkanaście miesięcy. Wobec tego trudno od nich wymagać, żeby sobie nie prawili złośliwości, nie postawiali nóg, bo to jest dosyć oczywiste. Co więcej, gdyby dzisiaj nagle się spełniły marzenia Donalda Tuska i wszyscy stanęli przy nim w jednym szeregu, to by się dla opozycji skończyło gorzej niż lepiej, bo dzisiaj wyborcy antypisu mają cały wachlarz partii, na których mogą zagłosować, dlatego że nie lubią PiSu. Natomiast gdyby się nagle okazało, że dzisiaj ta lista zostałaby tak skonstruowana, albo jakiś podmiot koordynujący zostałby stworzony i ludzie w tej opozycji nie mówiliby o sobie krytycznie, no to jakaś część wyborców by uznała, że ich to nie interesuje i zaczęłaby szukać być może jakiegoś innego podmiotu, o którego stworzenie pani mnie zapytała, a ja powiedziałem, że to jest raczej niemożliwe. Mm-hmm. Więc ja nie widzę w tym niczego złego, niczego, przy czym miałbym się wyzłośliwiać. To jest normalny proces polityczny i nie wolno mieć do tego o to pretensji do tych liderów. Chociaż to nie oznacza, że na krótko przed wyborami nie będzie jednak wymogu politycznego, żeby stworzyć jedną bądź dwie listy, ale to w zależności od tego, jakie będą wówczas nastroje społeczne. Jak pani będzie chciała, to oczywiście o tym porozmawiamy, ale nie wiem, czy mamy czas. Jeszcze no to przy okazji kolejnych spotkań, panie profesorze, bo ja jeszcze o jedną rzecz muszę pana zapytać. Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, wiemy, że konflikty zawsze, mam na myśli konflikty międzynarodowe, geopolityczne, skupiają ludzi wokół danej władzy. I stąd podkreślam brutalność tego pytania, ale czy uważa pan, że to, co się dzieje w tej chwili za naszą granicą, to, co się dzieje z Ukrainą, ta groźba inwazji Władimira Putina na terytorium Ukrainy powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się z kolei wzmacniać? No bo to z reguły taki mechanizm funkcjonuje, prawda? Że ludzie gromadzą się wokół danej władzy, jeżeli wokół dzieje się coś niedobrego. Tak było w przypadku Białorusi. To w ogóle,
po pierwsze, to w ogóle nie jest brutalne pytanie, a po drugie, to jest pytanie, które trafnie analizuje rzeczywistość. Dokładnie było tak w przypadku Białorusi. To było przecież polityczne złoto, jak powiedział premier Morawiecki. I dokładnie tak będzie teraz. Co więcej, ja postawiłem następującą tezę, że nie wykluczałbym, że po ewentualnym ataku Rosji na Ukrainę PiS może pójść na przedterminowe wybory. Bo to może być ostatnia szansa dla nich na wzięcie większości. Właśnie, tak, właśnie ze względu na ten mechanizm, o których pani powiedziała, znaczy, że zazwyczaj w sytuacji zagrożenia zewnętrznego ludzie jakby skupiają się wokół władzy. I jeszcze jeden element mnie do tego skłania, że to może być możliwe, a mianowicie ta zapowiedź 14 emerytury na jesień. To też tak, wygląda tak, jakby było, że jeśli tylko czekamy na to, żeby Putin napadł na Ukrainę, wtedy robimy przedterminowe wybory, obiecując jeszcze emerytom, że jak na nas zagłosują, na nas, czyli na PiS, no to dostaną 14 emeryturę na jesień, a jak nie, no to anarchia i rządy opozycji. Więc to pytanie jest absolutnie uzasadnione i myślę, że to są w ogóle kalkulacje PiSu. No to będziemy kontynuować to przy okazji kolejnych spotkań, mam nadzieję, panie profesorze. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Marek Migalski, dziękuję. Państwa gościem Super Raportu. Pozdrawiamy ciepło, dużo zdrowia i do zobaczenia. Do widzenia. Już za chwilę państwa gościem człowiek, który ma na koncie ponad 350 tysięcy sprzedanych egzemplarzy swoich książek. Pisarz Alek Rogoziński. Przy okazji premiery nowej książki Skradziony klejnot. Tajemniczo to brzmi, ale za chwilę państwu opowiemy, o co dokładnie chodzi. Ale jeżeli już przy książkach jesteśmy, to jeszcze poświęcimy sekundę nauce, z którą nie jest chyba najlepiej ostatnio w kryzysie. Tak można stwierdzić, znalazła się według wielu polska edukacja i właśnie temu kryzysowi sprzeciwiali się wczoraj młodzi ludzie przed Pałacem Prezydenckim. Oczywiście zrobili to we wspaniały sposób.